Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Otóż nie ukrywam, że boję się pakietu, ale z punktu widzenia ekonomicznego. Ekonomicznego dlatego, że może w 2013 roku niewiele się zdarzyć. Może to nie dotknie tegoż roku, ale w latach następnych to z tej informacji, które przedstawiła Pani i przedstawili posłowie, taką hipotezę należy wyciągnąć. Stąd, a powiedziała Pani w swoim wystąpieniu, że elektrownie zarobią, budżet zyska. Jest pytanie zatem, kto zapłaci, skoro wszyscy mają zyskać. No zapłaci z pewnością zwykły, szary obywatel i ewentualnie przedsiębiorstwa, które będą korzystały z tej energii, przekładając później to na koszty produkcji i wyroby, które w konsekwencji także obywatel te konsekwencje będzie musiał ponieść. Ale również zobowiązaliśmy się, że do 2020 roku mamy produkować około 20% energii odnawialnej. Proszę powiedzieć zatem, jaki Państwo macie podział na elektrownie biogazowe, elektrownie wiatrowe czy wodne i co będzie wtedy, kiedy po 2020 roku nie będziemy w stanie wyprodukować tej energii. Jakie konsekwencje kraj będzie ponosił, bo przebieg inwestycji, którym dzisiaj obserwujemy w formie budowy elektrowni czy różnych innych zakładów, które mają produkować odnawialną energię, na to wskazuje. Co prawda powiedziała Pani, że dzisiaj zaczyna się problem, co ze środkami, które zyska budżet państwa, na jakie zadania inwestycyjne przekazać, to ja Pani podpowiem. Pani minister, dzisiaj mamy 5 stopni, dzisiaj, przepraszam. Ja powiem tak, mamy 5 stopni mrozu, trochę wiatru i cała gospodarka stoi, bo jest brak dostaw energii elektrycznej. Czy w tej dziedzinie również pójdą inwestycje? Dziękuję.